Cześć kochani, styczeń już praktycznie za nami, więc jak wiecie doskonale czas na aktualizację projektów zużywaniowych. Dzisiaj mam dla Was oczywiście Pandat Palette i przed Wami paleta Too Faced Sweet Peach. Używam ją ciągle, cały czas, niestrudzenie i już Wam pokażę postępy. Standardowo zaczynam tutaj od jasnych kolorów. Jasnego, tego białego koloru używam codziennie. Już tu taka dosyć duża dziura w nim jest i myślę, że niedługo pokażę mi dzienko, chociaż mam nadzieję, że wytrzyma ze mną jak najdłużej. Złotego cienia użyłam może raz, ewentualnie no do 3 razy maksymalnie. Tego jasnego cienia jeszcze nie używam. Tak samo tego różowego obok. Ten brązowy cień ze srebrnym połyskiem towarzyszy mi praktycznie codziennie w każdym makijażu. Jak widzicie, dęko już jest ogromne. Mam wrażenie, że im dłużej go używam, tym szybciej on pyli i tym więcej go się tutaj odpada. Więc myślę, że niedługo może się skończyć. Tak samo często sięgam po ten różowy cień. On też mi towarzyszy praktycznie codziennie. Dzisiaj też go mam na sobie. I tych dwóch cieni brzoskwiniowego i brązowego nie używałam wcale. Tutaj kolejnych dwóch brązów też w ogóle nie używałam. Różu użyłam może raz, nie pamiętam już dokładnie. Zieleni użyłam też przynajmniej raz, ale myślę, że było to tak do 3 razy maksymalnie. Czarnego cienia używam codziennie. Tutaj fiolet w ogóle nie używany i z ostatniego tego rzędu cieni w ogóle nie używałam w styczniu. Te postępy są, ja je widzę. A nie, przepraszam Was, tutaj tego cienia brązowego używam też codziennie, nie wiem czemu o nim zapomniałam. Użyłam go praktycznie do makijażu każdego i tutaj w nim się pojawia już takie dosyć mocne wgłębienie. Ja Wam wrzucę na końcu tego filmu kilka takich bardziej adekwatnych zdjęć, żebyście mogli sobie zobaczyć postępy. I mam nadzieję, że tutaj to mi dosyć szybko pójdzie. W czarnym cieniu mam już dęko, pokazała mi się taka ładna blaszka, teraz ją poszerzam tutaj w bok. Używam też tego cienia nie tylko jako kreski, ale też do zewnętrznego kącika czasami, żeby sobie wzmocnić ten makijaż i on się sprawdza bardzo fajnie, bo jest metaliczny, więc nie daje takiego mocno czarnego efektu. I co? Tyle chyba. Mam nadzieję, że te postępy będą takie stałe. No, cały czas wałkuję te same cienie, więc nie ma tutaj jakiejś dużej ilości denek, ale inne cienie w projekcie Denko zbliżają się do końca, więc myślę, że wtedy ta paleta jeszcze nabierze większego tempa. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Dajcie znać, jak u Was zużywanie cieni. Czy palety Wam dają w kość, czy raczej radzicie sobie z nimi? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!